2 maja to nie tylko dzień flagi, to również dzień emigracji. Z tej okazji wspaniałe multimedialne Muzeum Emigracji w dawnym Dworcu Morskim w Gdyni przygotowało w tym dniu dla zwiedzających szereg atrakcji. Dworzec Morski, zbudowany w 1933 roku, na ten jeden dzień powrócił do czasów, w którym transatlantyki zabierały emigrantów w daleki świat do Ameryki, Brazylii czy Australii. Przed głównym wejściem do dworca zaparkowały repliki starych samochodów. Bogaty program imprezy, trwający od 11 do 16, zawierał warsztaty plastyczne, koncert Jerzego Igora, filmy dla dzieci i warsztaty taneczne. Każdy mógł otrzymać specjalny paszport i związaną z nim nagrodę. Dzień dobry. Proszę bardzo. Proszę. Może Pani coś więcej powiedzieć na temat tego paszportu? Oczywiście, że tak. Tak naprawdę w tym paszporcie jest plan rejsu. Można również otrzymać 3 pieczątki z warsztatów, w których Państwo będziecie brali udział. I jeżeli będą już te 3 pieczątki, to proszę do nas zgłosić się po nagrodę. Tak, to są takie magnesie. Tam jest również plan. Życzymy przyjemnej podróży i udanego rejsu. Proszę się doskonale bawić. W paszporcie można było umieścić zdjęcie paszportowe oraz uzyskać pieczątki w poszczególnych warsztatach. Warsztaty umieszczono na pierwszym piętrze przed wystawą stałą, na którą obowiązywały już bilety. Do zdjęcia paszportowego przygotowano odpowiednie rekwizyty dla starszych i dzieci. Pan fotograf sprawdza aparaturę. Co prawda, aparatura jest już współczesna. Jednym z warsztatów było malowanie na szkle. Tutaj w tym miejscu dzieci będą mogły malować Statuę Wolności. Taki tutaj wzór, tutaj mają szkło, to są farbki i będą mogły właśnie tutaj robię odrysować Statuę Wolności, którą widzieli ludzie, kiedy przybywali do Ameryki. Jak widać, do malowania przystępowali artyści w różnym wieku. Kolejnym warsztatem był warsztat szycia poduszek. W chwili obecnej startują warsztaty szycia poduszek. Poduszki będą w motywie marynistycznym. Można samemu sobie zrobić wykrój i uszyć poduszkę w kształcie żaglówki. Tu wśród warsztatowców przeważały dziewczynki. Przy ścianie inspiracji najmłodsi mogli namalować obraz. Malowanie ułatwiał rzutnik oraz pomoc starszych. Przygotowano farby, pędzle, rękawiczki i ręczniki, aby artyści się nie pobrudzili. Ta para spieszy się, by zdążyć na statek. Lecz nasze słynne transatlantyki Batory i Stefan Batory już tu nie przybijają. Dziś do nabrzeża francuskiego przybijają natomiast największe wycieczkowce świata.